Kilka dni temu w Piekarach Śląskich przy ulicy Kościuszki 23 doszło do tragicznego pożaru, w którym dwie młode osoby straciły dorobek swojego życia. Sąsiadka wstrzymała alarm, że u niej w mieszkaniu, w pokoju pokazał się w klatce wentylacyjnej ogień. No i pobiegła tam do góry, trzaskała na drzwi, ale nikt nie otwierał. No i wtedy zadzwoniliśmy na 112, przyjechała policja. Straż pożarna tą poduszkę awaryjną, że tak powiem, napompowała, podłożyła pod oknem, żeby w razie gdyby musieli skakać, więc wszyscy się tak zastanawiali, czy do tego dojdzie, czy nie. Strażakom w porę udało się opanować ogień w kuchni i przedpokoju, który blokował lokatorom możliwość ucieczki. W specjalnych kapturach oboje poszkodowani zostali wyprowadzeni z kamienicy klatką schodową. Mężczyzna był zatruty gazami pożarowymi i miał poparzone drogi oddechowe. Kobieta miała poparzenia na rękach. Oboje trafili do szpitala. Osoby były bardzo mocno przestraszone. No, trzeba wziąć pod uwagę to, że było to drugie piętro, jest to dosyć wysoko. No i nikt nie chciałby wyskakiwać z drugiego piętra na jezdnię. Dlatego byli przerażeni, że raz, że ich ten pożar może tutaj dotknąć, a dwa, no, że trzeba z tego mieszkania się jakoś wydostać. Teraz w imieniu poszkodowanych, czyli Basi i Cyryla, ich znajomi założyli zbiórkę pieniędzy na jednym z popularnych portali crowdfundingowych. Celem jest uzbieranie 25 tysięcy złotych. Na razie na koncie zbiórki jest niewiele ponad 10% tej kwoty. W sprawie okoliczności, w jakich doszło do zapłonu mieszkania przy ulicy Kościuszki 23 w Piekarach Śląskich, toczy się policyjne postępowanie. Piekarscy policjanci prowadzą czynności pod kątem nieumyślnego spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Na chwilę obecną czekamy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, która rozjaśni dokładnie okoliczności wybuchu pożaru. Poszkodowanych można wspomóc, wpłacając pieniądze za pośrednictwem portalu www.zrzutka.pl.